A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Diablo 1. Schodzimy na poziom 7, poziom 15 postaci. Ostatnio załatwiliśmy bossa tutaj, kupiliśmy sobie taki lepszy pancerzyk z witalnością. Wciąż nie mamy tutaj jednego pierścionka, nie mamy amuletu. Topór od Golluma mamy, tak, ze zwiększonymi obrażeniami. I zobaczymy, co na tym nowym poziomie tutaj będzie. Pancerz 42. Tu skrzynki pootwierane, bo tutaj na początku uciekaliśmy przed bossem i tak sobie pootwierałem te skrzyneczki. Później wróciłem i sobie oczyściliśmy ten poziom 6. No i teraz zobaczymy. Tu jest zejście na poziom 8. No, przydałoby się też znaleźć jakieś drzwi, dlatego może jednak do góry pójdę, bo tu widzę jest... O, właśnie, tak właśnie pomyślałem, że to może być jakieś osobne pomieszczenie z drzwiami. A fajnie by było taki rodzaj przewężenia jednak mieć. Night Clany znajome. Dosyć silne, ale pancerzyk mamy lepszy, więc powinno być dobrze. Czy tutaj będzie jakieś zagrożenie? Nie. Mamy po prostu takie pomieszczenie, jakby co, to możemy się tutaj chować. Kapliczkę olewamy. I zobaczmy, co tu jeszcze na nas czyha. O, klepią, klepią. Teraz chyba zacznę dawać jednak w tę żywotność, jak zdobędziemy poziom. No. Muszę uważać. No, dużo ich tutaj chodzi. No tak, walczyć z dwoma naraz to już tak średnio. Mogą wygenerować serię trafień i mnie po prostu zabić. Zwłaszcza jak będą tymi atakami obrotowymi atakować. Wtedy zwiększone obrażenia mają. Przynajmniej w tej wersji. Normalnie to tam chyba celność mają zwiększoną, nie? Jak to tam jest? No, znowu plujki. Nowy rodzaj plujek. Duże. To bosion? Nie, to wolf. Wilk. Jaki wilk? On też chyba pluje? Nie, on nie pluł. On nie pluł. Scroll of Teleport. Weźmy go sobie na sprzedaż. Jeszcze jeden Scroll of Teleport. Magowi się już by tutaj podobało. Jak takie zwoje lecą. Czyli wilki tu będą. Może wodza wilków spotkamy. Czyli góra załatwiona, drzwiczki mamy, jakbyśmy musieli spierdzielać tutaj gdzieś. I zobaczymy dalej. Dobra. Topór się psuje. Dobra, zreperuję go sobie. 22 wytrzymałości, sporo. Mogę sobie jeszcze pozwolić na takie reperowanie. Pewnie drogi by był, jeżeli chodzi o reparację, dlatego póki co będziemy go sami sobie reperować. Ula, jak ten kwas mnie tutaj pojechał ostro. No i nawet długo się już utrzymuje od tych typów istot. Wolf, 51 zdrowia. Popsutet. No nie, no trzy klany idą. Ach. Patrzcie, jak psują sprzęt, nie? Dobra, mój hełmik się psuje. No i trzeba będzie zaraz do miasta się wrócić. Nawet teraz już bym się chętnie wrócił, jakby znowu takie trzy klany na mnie szły. No jednego to jeszcze załatwię. Jeszcze lepszy pancerz by się przydał. Za często mnie trafiają, przerywają mi te ataki, wytrącają z równowagi. Dobra, są wilki. No, wilki też nawet niezłą szansę na trafienie mają i mają doskok. Takiego first strike'a mają, tak. Jak są blisko, to doskakują do mnie. O, widzicie? Zawsze pierwsze atakują. Spoko, mam jeszcze jedną miksturkę. Ja z tą miksturką to bym całe Diablo przeszedł. Nie? Okej. Może sobie przygotuję tutaj już ten portal na wszelki wypadek.
No te wilki takie, no i doskoczyły do mnie. Niemrawe takie troszeczkę się wydawały. Ale one się tak tylko przyczaiły przed skokiem. No musimy uważać na hełmofon na pewno, bo jest dla nas bardzo cenny. 10 siły. Piechotą nie chodzi. Dobra, wracamy. Wracamy. Tarcza do zidentyfikowania i unikatowa laska do zidentyfikowania. No ciekawe, 5 ładunków czegoś tam jest. Może coś przydatnego. Chyba, że po zidentyfikowaniu się okaże, że ja nie mogę z niej jednak korzystać. Nie wiadomo. Zobaczmy. Staff of Wisdom. Aha, takie standardowe Staff of Wisdom z Diablo. 14 do magii tarcza. Ej, może ja to zostawię na razie. Może jakąś księgę przeczytamy. A, to są ładunki identyfikacji. To ja to wykorzystam sobie. 10 do magii jeszcze, ale to 10 do magii to ta mniejsza z tym. Ale fajne. Nawet dla maga jakoś tak może na tym etapie coś tam 10 do magii, chociaż pewnie nie. Ale tarcza 14 do magii, do czytania jakiejś księgi, może by się przydało. To zostawimy. Sobie coś zidentyfikujemy tymi ładunkami. Idziemy do Adri zaraz. Znaczy nie do Adri, to jest Galadriel. Sprzedamy coś? Nie, tutaj nic nie sprzedamy. Zobaczymy, czy coś ciekawego możemy kupić na tym etapie. Miecz wiewiórki, tak? To jakiś łuk z fast atakiem, nawet niezły. No chciałbym zreperować na pewno naszą czapkę. Na pewno chciałbym zreperować... No powiedzmy, że chciałbym zreperować tę zbrojkę. Aksa nie muszę reperować, ale nie jest jakieś drogie do reperowania. Zobaczymy, czy Gollum ma coś nowego. No, cały czas to samo ma, za 29 tysięcy. 750 za zwój teleportu dostajemy, za infrawizję 150, tak jak było. Nic nowego tutaj chyba nie wpadło. No dobra, wracamy. Miksturki są. Zobaczmy. Nic tutaj nie zostawiłem. Portal niech będzie. Mamy ile? 3 scrolle mamy. Możemy 5 przedmiotów zidentyfikować, czyli zaoszczędzimy 500 zł tak naprawdę. Iron Cap. Tak, lepią te klany. Lepszy pancerz potrzebny. A tu odporność na magię by się przydała. Patrzcie, taki jeden mnie tam dwa razy trafił. Raz kwasem, raz z łapy i już tyle zdrowia spadło. Ale to nic. A jeszcze musiałem przejść przez kwas. Przypominam, że nie mam gry odpalonej w okienku. I jest ona u mnie, tak troszeczkę sztucznie rozciągnięta do proporcji monitora 16:9. Ale się zaczynam przyzwyczajać pomału. O, jest miksturka. Dobra, tu jest idealne miejsce, żeby walczyć z klanami. I co, mam zniszczyć tę urnę, naprawdę? Dobra, zniszczyłem urnę. Chodźcie tu. Nie. Tak. No ten... O właśnie ten, żeby przyszedł, żeby mnie już nie ostrzeliwał. Dobra. Tutaj wszystkich wykończymy pomalutku. I miksturka pełnego wzmocnienia. Dla nas stanowi taką samą wartość użyteczną, jak po prostu duża mikstura leczenia. Bossa tych wilków chciałbym spotkać. Ciekawe, kto to by był. Okay.
Jak tam poziom? 20... 285 900 mamy. No i znowu jakaś laska, no co się dzieje? Kompozytowa. Grałem kiedyś magiem w tę odsłonę, to laski mi nie chciały lecieć, nie? Teraz gram wojownikiem, to lecą mi laski. No, taka sytuacja. No ale dużo mikstur się trafia. Jakaś kapliczka, magical. Rope, nope, mamy już lepszą zbrojkę. Robów to w ogóle nie sprawdzamy, chyba że magiczne. Duża mikstura many. A te wilki słabe. No niby mają ten doskok, ale bez żadnych specjalnych ataków. Jak nie generują, to ten doskok im niewiele daje. Może boss tych wilków miałby jakiś specjalny, wyjątkowy atak jeszcze. O, jeden chce mnie tutaj naokoło od drugiej strony zajść. Okej. No dobra, zbliżamy się do poziomu cały czas. Na pewno w tym odcinku poziomik zdobędziemy. Wypadło jakieś ostrze i łuk. Ostrze i łuk. Hunter's Bow i Short Sword. Słabo. Short Sword takie coś, 1.8. O, dużo. I tu mnie mogą zachodzić, tak? Naokoło. Tak mi się średnio podoba. Na razie się nie kwapią, żeby mnie zachodzić. Od drugiej strony coś wypadło. Pierścionek albo amulet. Dobrze jest. Byle nie przeklęty. Short sword magiczny. Lesser amulet. Amulet. Amulet się czyta, tak? No jest. Nie mamy swojej identyfikacji, ale to nic. To się prędzej czy później zidentyfikuje. Kompozytowa laska. No fajnie, żeby to był pierścień z celnością albo z życiem. Albo ze zręcznością, czyli też by celność wzrosła, ale zręczność przy okazji zapewniłaby nam statystykę taką do noszenia lepszych przedmiotów. Co byłoby bardzo wskazane. Jak to klepie? Okej, sprawdźmy tutaj. Dobra, nie ma żadnych strzelających, mamy poziom. Super. Ja bym w żywotność chyba dał. Rogue. Healing, super. Ach, dobra, się zastanawiałem, czy miksturki nie użyć. Bo mógł mnie pewnie... Mógł mi sporo zdrowia z tego ataku obrotowego zjechać. Dajmy do Vitality trochę. Chociaż to nam dojdzie 10 zdrowia. A no, wielki procent to nie jest. Dajmy Vitality jednak. Pewnie niedługo wrócę do siły, ale może do tych 50 Vitality to sobie tutaj dobiję. O, dzień dobry. Okej. Czyli poziom 16 już. 16 poziom postaci na 7 poziomie lokacji. Szukamy dalej jakiegoś potężnego bossa. Z unikatem. Na razie dwa unikaty, tak? Laska i fajna tarcza. A tutaj jest taka kapliczka many.
Moglibyśmy sobie ją uzupełniać, ale... Ale nie uzupełnimy, bo z niej nie korzystamy. Kapliczka, studzienka, no wiecie, taki basenik z maną. Nie wiem, jak to tam przetłumaczyć to. Jak to było napisane. Dobra, tego kwasowego trzeba szybko załatwić. I wilki. O, letter cup. No, ale to wątpię, żeby był lepszy od naszego hełmofonu obecnego. Ale zawsze może dawać na przykład bonus do magii. Już mielibyśmy dwa przedmioty z bonusem do magii. Może by się udało przeczytać jakąś księgę miejskiego portalu. Chociaż koszt rzucenia portalu wyuczonego podejrzewam, że... No mamy 15 many, strasznie malutko. Pewnie byśmy nie dali rady rzucać. By trzeba było więcej tych książek przeczytać o miejskim portalu, czyli... A kolejne księgi miałyby coraz większe wymagania, jeżeli chodzi o magię. No nie ma łatwo. Ups. Żeby mnie urna jakaś nie zabiła tu. Okej. Teleport. Nawet drogie były te zwoje, także zbieramy. Jeden plujek idzie. Poczekajmy na tego klana, żeby jakiś inny się nie przypałętał. Ach, nadział się na czubek topora. Podszedł idealnie pod cios. Plujek. Ten też się nadział. No fajnie. A i dwóch idzie. Dobra, wypiję miksturkę, bo jakby dwóch wygenerowało atak obrotowy i mnie trafiło, to bym zaliczył glebę. Jakaś pułapka tutaj, dziurka. Pewnie gdzieś w oddali jest skrzynka, która aktywuje tę pułapkę. Cryptic Shrine. Okej. No dobra, zobaczmy, co tu siedzi. Jeżeli... O kurde! No! Ciekawe, czy część idzie od drugiej strony. Tu by się przydało jednak jakieś drzwiczki mieć. Dobra. Na razie jeden, nie? Już dwóch. Dobra, dwóch to nic wielkiego. Idzie jeszcze jeden. Dobra, trochę się rozproszyli. Część pewnie straciło zainteresowanie moją skromną osobą. Także możemy pomalutku ich jakoś tutaj wybić, bez konieczności wbijania się tam we framugę, nie? Tam gdzieś. Czy tam pomiędzy framugę. Okej. Podejdź, podejdź. Jeszcze jeden. O, ho, ho! Jest pierścionek! Jest pierścionek, mamy do zidentyfikowania amulet i lesser ring. Taki ładny jakiś, może jakiś lepszy. Zobaczymy. No w końcu. Będziemy mieli wszystkie sloty zapełnione już na postaci. Takie sloty ekwipunku, pod warunkiem, że ta biżuteria nie będzie przeklęta. Chociaż na tym etapie, no już mała szansa na przeklęty przedmiot pewnie. Ale może się zdarzyć. O, to ta pułapka, to tam widzieliśmy tę dziurkę w ścianie. Okej, wilki. No
No, ale jeszcze z jeden poziom dołożę sobie do żywotności. Nie mam szybkiego otrząśnięcia się po ciosie, to przynajmniej więcej zdrowia będziemy mieli, to rzadziej będą mnie wytrącać z równowagi. Bo to, czy mnie wytrącają z równowagi, czy nie, to zależy od tego, ile zdrowia mi zabierają jednym hitem, jaki procent kuli jakby. Zawsze trochę więcej tego zdrowia też z tego powodu warto mieć, jak nie mamy tego otrząśnięcia po ciosie. Skrzyneczka. No, dużo tego tutaj ściągnąłem, ale spokojnie. Mamy drzwi. Wybijamy klany. Może by był pierścionek albo amulet ze zręcznością. I z hit pointsami jeszcze. Ale chociaż to nie mogłoby być, nie? Bo zarówno hit pointsy, jak i zręczność to jest przyrostek chyba, nie? Czyli musiałby się trafić jakiś wyjątkowy, unikatowy pierścionek z taką kombinacją, jeżeli w ogóle taki istnieje. Ups. Dobra, zaraz trzeba będzie wracać do osady. Trochę kasy się już nazbierało, nie? 12 tysięcy przekroczyliśmy, a będzie więcej, jak trochę posprzedajemy. Miksturka z maną. Już pewnie pomalutku trzeba się rozglądać za jakimiś eliksirami. Eliksiry siły, jak leżą na glebie, to wyglądają bardzo podobnie do małych mikstur z maną. Dlatego tak podświetlam je. Sprawdzam, co to jest. Eliksiry z siłą jak najbardziej wskazane by były. Zresztą dowolne eliksiry byłyby wskazane, nawet takie z magią. Czyli co? Tutaj chyba wszędzie wszystko, co? Jak to wygląda? Tu byliśmy wszędzie. Tu jeszcze coś. Jeszcze zostawiłem obszar. Coś tu jeszcze będzie. Poziomu to tu pewnie kolejnego nie wbijemy, ale... Trochę expa więcej zawsze będzie. Dobra, chyba trzeba się wrócić, co? Czy damy radę bez powrotu? Coś tu groźnego będzie? No jest kwasowy plujek. No i ściąga mi to zdrowie. No są wilki. No wilki chyba bym wybił na tym zdrowiu. Ten First Strike to im jakoś za bardzo nie pomaga. Chociaż nie, trochę potrafią klepnąć. Dobra, nie kusimy losu. Pójdziemy sobie do osady, ogarniemy się troszeczkę. Dziad nam zidentyfikuje przedmioty. Głównie nam chodzi o te biżuterię, tak? Laska jakaś. Krucza laska. Amulet. Armor class 8 i 12 do siły. No fajny. 8 pancerza jak najbardziej fajnie. Mieczyk. Wszystkie odporności 10%. Letter cap, armor tylko jeden punkcik, słabiutko. Mana 22. Szkoda, że nie magia. I Lesser Ring. Minus 2, przeklęty. Przeklęty, czyli jeszcze wszystkich slotów nie będziemy mieli zapełnionych, ale ten amulet, 12 do siły i 8 pancerza, naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. Armor class 50 w tej chwili, obrażenia wzrosły. Czyli przeklęty pierścionek, a tak ładnie się prezentował, nie? Już myślałem, że coś fajnego będzie. No nic, sprzedajemy. Przeklęty pierścionek za jedną złotą monetę sprzedamy. Zapewne tak jest. No to sprzedamy, to sprzedamy. Zobaczymy, czy coś ciekawego możemy kupić. Uniemożliwia leczenie się potworów. No. Łuk. Łuk z magią. Reperujemy coś szczególnego? No ten pancerz trzeba by zreperować, szybko się psuje. Dobra, to też zreperuję. Topór. Sam zreperuję go, jak będzie trzeba.
Mam nadzieję, że stosunkowo szybko już zmienimy sobie jednak tę broń. Chwycimy coś potężniejszego, dwuręcznego, albo jednak chwycimy tarczę. Tarcza mocno defensywę by nam poprawiła. To tak, sprzedajemy na pewno Stonecursa za 200, Mana Shielda za 300, Teleport za 750, Laskę Kruczą za 650, Portale mamy, dokupimy miksturki leczące. A kupię więcej tych mikstur. 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złota mamy. A tu miałem przecież do identyfikacji, no zapomniałem o tym, nie? Muszę pamiętać, żeby tę lachę wykorzystać i później ją sprzedamy, nie? W ogóle mógłbym... Może będziemy robić kolekcję unikatów. Będę robił screena każdego znalezionego przedmiotu. Zobaczymy, ile się tego uda znaleźć. Wracamy póki co. No, pusto tutaj. No dobra. Ups. Ale mamy teraz więcej pancerza, także... Nawet z tymi klanami pewnie będzie trochę łatwiej. Nie będą nas tak trafiać. No i ta siła doszła, 12 do siły, fajnie. To więcej pójdziemy w żywotność może. Chyba tak zrobię. Bo siłę to i tak będziemy sobie mogli nabić eliksirami w końcu. Będzie można kupować eliksiry i sobie tam będziemy w siłę ładować kosztem złota, nie? A z witalnością to może faktycznie lepiej te punkty w tę witalność sobie dać wcześniej. I już mieć to z głowy. Może tak do tego podejdę. Dobra, chyba wszystko oczyszczone, jeżeli chodzi o poziom 7. Podejdę sobie pod zejście na poziom 8 i jeszcze w tej sesji nagraniowej chyba zrobimy ten poziom 8. Zrobimy poziom 8, to już będziemy mieli, znaczy już w tej chwili mamy, ale już będziemy skrótem z osady szli sobie do jaskiń tam. Pod warunkiem, że sobie będę tam radził, że nie będę musiał jeszcze sobie troszeczkę potwarmić na, tutaj w katakumbach gdzieś. I znaleźć lepszą broń na przykład. Ale amulecik, amulecik fajny. Dobra, poziom 8 w następnym odcinku, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.